Prawdziwa historia poznania Boga w moim życiu zaczęła się w klasie maturalnej, kiedy z kolegami zażyliśmy narkotyk, po prostu zażyliśmy LSD. Po tym LSD ja zobaczyłem inny świat. Zobaczyłem, że istnieje świat dobra i zła, szatana i Boga. I miałem świadomość tego, że ja jestem w tym świecie szatana. W momencie, kiedy ten narkotyk przestał działać, kilka dni później, ja ciągle miałem tą świadomość, że coś jest ze mną nie tak. Spotykałem się z chłopakami, mówiłem: chłopaki, słuchajcie, coś jest nie tak po tym, bo ja widzę inaczej, ja czuję inaczej, ja czuję jakąś obecność za sobą. Czuję, że gdzieś wszedłem w coś, czego sam nie rozumiem. Nie wiem, co jest. Oni mnie nie rozumieli, zupełnie mnie nie rozumieli, mówiąc, że po prostu ci przejdzie, że to ci przejdzie. A ja coraz bardziej się nakręcałem, i wiedziałem, że to mi nie przejdzie. Że jest coś i to było tak rzeczywiste, że nie mogłem sobie z tym poradzić. Doszło to do takiego miejsca, że jak zostawałem sam, to ta obecność tak jakby mówiła do mnie. Ja słyszałem głos i właśnie mówił mi, że jest z tobą nie tak, że jesteś w świecie szatana, że teraz już nie wydostaniesz się. I ja gdzieś to przyjąłem i to wpłynęło na mnie na tyle, że ja zacząłem desperacko wtedy szukać. pomocy. Ta moja desperacja, to moje szukanie wyglądało jak taka schiza, jak taka choroba psychiczna. Moi rodzice nie wiedzieli, co się ze mną dzieje. To wyglądało źle, to wyglądało, że ja biegałem z miejsca na miejsce, od kolegów do księdza, od księdza do katechetki. No nikt nie mógł znaleźć odpowiedzi na to. Zostałem umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Lublinie. Różni ludzie przychodzili do mnie do szpitala, próbowali mi pomóc, próbowali jakoś to ogarnąć. No nie dało się, ale nawet jak spotykałem się z psychiatrą, to w tych takich terapiach i tych innych rzeczach, ja wiedziałem, że psychiatria psychiatrią, ale że ta pani nie może mi pomóc. Ja to wiedziałem, że jest inna ścieżka, inny sposób na wyjście z tych problemów. Dostałem leki, dostałem psychotropy. Gdzieś te emocje, te myśli wyciszyły się. I wyszedłem na przepustkę ze szpitala. Szedłem do mojego kolegi, żeby z nim pogadać o tych sprawach. Moja mama wracała z pracy. Moja siostra szła za mną. Pilnowała mnie w sumie, żebym sobie czegoś złego nie zrobił. Jechała rozpędzona ciężarówka. I ja gdzieś daleko widziałem mamę. Wiedziałem, że za mną idzie siostra i doszedłem do takiego miejsca, że to było coś takiego, że taki głos w sobie, że zobacz, nie zrobisz nic absolutnie, cały czas cię pilnują, nie przedostaniesz się z tego świata, musisz to zrobić teraz. I ja wskoczyłem pod rozpędzoną ciężarówkę. Tak, na oczach mojej mamy i siostry zobaczyłem tak jakby piekło otwarte i rękę, tak jakby taką z pazurami rękę, która próbowała chwycić mnie i wydrzeć. I zobaczyłem, nie bezpośrednio, ale to gdzieś było tak w duchu aniołów, którzy podnieśli tą ciężarówkę nade mną. Także ta ciężarówka nie zabiła mnie. Zostałem zmiażdżony, bo po prostu moja miednica została kompletnie zmiażdżona, noga została złamana, miałem dziurę w głowie, straciłem dużo krwi, przyjechała karetka i zostałem zabrany do szpitala, ale przeżyłem. Ta próba samobójcza pod ciężarówką nie udało się, ja ciągle miałem takie parcie, że ja muszę to dokończyć. I w niedzielę rano ja jeszcze próbowałem wyłożyć, sparaliżowany, próbuję wyłożyć głowę przez kraty na drugim piętrze szpitala i chcę wyskoczyć, nie mając absolutnie żadnej siły. I w tym momencie przyszła do mnie taka myśl: co robisz? Jeśli miałbyś zginąć pod tą ciężarówką, to wystarczy
czasami jechać rowerem, uderzyć się w krawężnik i człowiek nie żyje. I ja wtedy tak jakby mówię, dobra, to ja się poddaję, Boże, to ja się poddaję cokolwiek. Jestem gotowy nawet umrzeć i tak jakby totalnie poddaję się. Już nie walczę, już nie szukam ja, już nie szukam ja rozwiązania na to, już nie szukam mojego wyjścia. Poddaję się. Tego samego dnia przyszła pani, która przyniosła mi dwie książki. Jedną książkę pamiętam do dziś, to była książka Louisa Palau, Skończ z udawaniem. A druga książka to była o ojcu Pio. Wziąłem tą książkę Louisa Palau, akurat leżała pierwsza, i zacząłem ją czytać. W pierwszym rozdziale, czy nawet we wstępie, od razu były słowa, które mówiły, że jeżeli byłeś już wszędzie, i to było napisane tłustym drukiem, u psychiatrów, u doradców duchowych i nikt nie może ci pomóc, to może być najszczęśliwsza chwila w twoim życiu. I ja tak jakby przyjąłem te słowa, że to jest do mnie. A potem była krótka modlitwa, która mówiła, żeby oddać swoje życie Jezusowi. I ja pomodliłem się tą modlitwą i teraz ja to tak widzę. Boża obecność wstąpiła do pokoju. Tak jakby Jezus osobiście przyszedł do mnie. Nie widziałem Go fizycznie, ale ja czułem, że to naprawdę On. I wtedy wszystko odeszło. Wszystko odeszło. Cały ten strach, cała ta niepewność, to poszukiwanie odeszło. Ja teraz widzę, że mózg może człowieka okłamać. Zmysły mogą człowieka okłamać. Że dla mnie nie było ważne to, co ja widzę, to, co ja czuję. Było ważne tak jakby to kłamstwo, które gdzieś w moim mózgu się zakorzeniło i ja tym zacząłem żyć. To zaczęło mnie tak jakby prowadzić. Jeśli ktoś myśli, że nie ma nadziei, to zawsze jest nadzieja. Dla Boga nie ma sytuacji, z której On by nie mógł znaleźć rozwiązania. Nie ma sytuacji, w której nie mógłby pomóc. I nigdy nie jest za późno.